bardzo serdecznie w kolejnym vlogu właśnie na moim kanale. Witam Was z auta. Tą drogą. Jadę teraz na miasto sama. Bartek ma na 13 do pracy, a sama łódź się tu zepsuł, dobra. Bartek ma na 13 do pracy, wyjeżdża o 12 i ja korzystałem po prostu z tego, że jest rano. Już wolałabym, nie byłoby problemu, gdyby było po południu, ale no w tym tygodniu po prostu po południu non stop, więc nie ma innej opcji, nie mogłabym pojechać później, bo nie miałbym samochodu. Totalnie. Więc korzystając z tego, że jest 8.45, o 9 otwierają Pepco, Biedronka już jest otwarta, to jadę po prostu do tych dwóch sklepów. Ja sobie wyłączę podgrzanie wszystkiego, co mam, bo już kierownica i moje plecy są ciepłe. Teraz otwierają Pepco, chcę kupić kosz na pieluchy, nie wiem, czy wam to mówiłam. Kosz na pieluchy, fajnie by było znaleźć z wypełnieniem jakieś świąteczne poduszki. Z wypełnieniem, do salonu. Po prostu. Ale zależałoby mi z wypełnieniem, bo nie mam wypełnienia jakiegoś takiego wolnego w domu. Coś jeszcze szukam lasek takich cukrowych. Chciałam na choinkę, ale nie wiem, czy nie będzie już przesada z tą choinką. Bo jeszcze powieszę dzisiaj te pomarańcze, to jeszcze te lizaki, tak nie wiem, najwyżej je włożę gdzieś na stole czy coś, ale zależy mi, żeby były po prostu, więc to szukam. Plus rzeczy na obiady w tym tygodniu, bo zrobiłam listę, co mam zrobić w tym tygodniu na obiady i muszę po prostu pokupować to, czego nie mam. Jeszcze zapalniczkę, kurde, muszę ją sobie zapisać, bo nie mamy żadnej zapalniczki, a chcę zapalić wosk, kominek po prostu chcę zapalić, bo przywiozłam w domu i chcę po prostu z tego korzystać. Kupiliśmy wosk cynamonowy chyba jakiś, chyba cynamonowy, i chcę zobaczyć po prostu, czy pachnie. Nie z dwójki, z jedynki, kochana, z jedynki się zamotało. I zamówiłam prezent dla Klemci, czyli córeczki mojej przyjaciółki, czyli Zusi. Albo wiecie, czy nie wiecie po prostu. Zamówiłam prezent, wybrałyśmy, tak, wyprzedzaj. Uspokojeć się. Okej. Wybrałyśmy po prostu prezenty, jakie chcemy, żeby nasze dzieci otrzymały. Więc nie ma tutaj niespodzianki, ale wiemy, że będziemy my zadowolone. Dzieciakom to na ten moment nie robi żadnej różnicy. Ja wam ten prezent pokażę. Wstępnie jedziemy w weekend do moich rodziców i wstępnie spotkamy się w sobotę z Zuzią i wtedy sobie podamy prezenty, ale te prezenty będą pod choinkę po prostu. Ja nie ruszam, chyba Zuzia tak samo nie ruszy. Klemcia dostanie po prostu pod choinkę. Wigilię tak samo Aurorka dostanie pod choinkę ten prezent, który wybrałam. A wybrałam takie z Empika karty edukacyjne, sensoryczne. Nie wiem, czy sensoryczne, jak to nazwać. No, z wyrazistymi kolorami. Czerwono, biały i czerwony. Jakieś takie kartki, książeczka. Coś takiego. Bo mi tego typu brakuje, to chciałam jej zamówić, ale no w nowym roku ewentualnie, chyba że opiniecznie udałoby mi się na święta, no ale szczerze to nie wiem, czy mi się udałoby, dlatego takie dobra. Zamów to, ty powiedz co, ja mam zamówić dla małej i już to zamówiłam i ma przyjść jutro do paczkomatu, więc przy okazji Bartek odbierze mi ten prezent. No i tyle, go zapakuję i będę. Jeszcze muszę pokupić papier.
Mnie jedna rzecz zastanawia, bo ja kupiłam papier do pakowania prezentów, jeden w Dilzie, tylko jego nie ma. I mnie zastanawia to, czy ja go w ferworze, żeby szybko wrócić do Bartka i Aurory, bo ona wtedy zaczęła płakać nam, w całym ferworze tego, czy nie wzięłam tego. Po prostu. Gdzie jedziesz? Dzięki, że jesteś kurwa wylazł. Jeszcze kolejny jedzie. Jak ja nienawidzę po prostu. Jak znam przeciwka, po prostu jadą. Nie wiem, czy wy też tego nie lubicie. To mam wolne. Dobra, udało mi się kurde cudem. Kiedyś ten kurde 4 lata, nie 3 lata temu bym w ogóle stąd nie wyjechała, jak odebrałam prawko. Wcześniej tu jechałam mega wolno, bardzo powoli, a teraz to już tak sprawniej mi to idzie, ale tak mnie stresują, stresuje wiele rzeczy. Szczególnie jak nie ma światła, ja muszę wyjechać po prostu jakoś tak polegać na mojej głowie. A ja czasami nie ufam swojej głowie. Po prostu. Dobra, skręcam tutaj. I na jednym pasażu mam biedrę i pepko, więc to jest trochę skoczko. Tego jadę tutaj. Thank you. Ja sobie chciałam zapakować. Czy to będzie jakieś fajne miejsce? Jakaś taka spokojna miejscowa? Będę, tylko muszę zapakować. Ja sobie cofnę. Po prostu się cofnę. Opa. I będę miała łatwy wyjazd. Będę przodem. Dojechałam, tutaj jeszcze jest Martel Sport. To za wredny samochód. O, bo ja zapomniałam puścić sprzęgło, dlatego mi poleciał do przodu, bo jest na górce. Tak. Tam mam biedrę, może widzicie. Tam mam pepko. To co nie chcę iść. Chciałam do Martens Sport, ale jest zamknięty. Wiem, też o 9 się otwiera. Jeszcze 8 minut, więc spoko. Ale idę do biedry po prostu. No. Więc wracając właśnie do tego papieru, to mam wrażenie, że go tam zostawiłam w ferworze, bo nie kojarzy mi się, żebym go widziała w rękę. No, więc spoko, fajnie. Totalnie. Będę musiała chyba też popatrzeć i kupić papier. Bo trzeba spakować prezenty jakoś, nie? I'm walking around feeling free, thinking about what's happened to me from July up till now. Don't know where, don't know how. Lately I've come to realize that I can't see it in your eyes. So it's true, I'm so glad you feel it too. Nothing to hide, falling in love. To me it's perfectly clear, falling in love. It's true, this part of the year has something in store for us. We're falling in love. Summer ended, but we did not. We started something, this thing that we got grew stronger.
Each day we're together. On the way, oh, we're falling in love. To me, it's perfectly clear. We're falling in love. It's true, this part of the year we have something in store for us. We're falling in love. Hey. Walking around, you and me, the Christmas time's got the best of me. Then it starts to snow in a heart. Hol zakupowy mały, ale jednak. Znaczy widzieliście coś tam w przebitkach, ale niech będzie. Kopytka, no obiady. Jeden na dzisiaj, drugi tam kiedyś w przyszłości. Kolejna rzecz na obiad. Pierogi z serem. Kefir do obiadu. Po prostu kefir z ziemniakami. Błędarąg. No musimy w końcu uzupełnić w kuchni. Takie pakietki czosnkowe dla Bartka. Smakowite. Po prostu mi ucieknie. Bo się będę zdenerwuję, jak jej nie spróbuję. 10 bułek, które zaraz sobie zrobię właśnie śniadanie. Papier do pakowania prezentów, taki kosz właśnie na pieluchy, tak jak mówiłam, zwykły, szary, nie ma co pokazywać. No i coś, co musiałam kupić, tak, taki piękny pajacyk bez tych zakończonych takich skarpet, plus ma kapturek, więc ja już pewnie cyknę jej fotę w tym. Jest taki ładny, bez jakiegoś napisu, tylko z takim ładnym tutaj liskiem, chyba liskiem. O, taki ładny, różowy, piękny nasuwak. I to ja muszę to tylko po prostu wyprać, ale spoko, dzisiaj wrzucę pranie dziecięce. Będzie miała na, nie, na jutro czy coś. Więc to naprawdę tyle i idę sobie robić śniadanie. Tak odpychasz? Kocham cię. Kocham cię, tak? Moja chwila aktywności, wspólnego tańca, tak? Poprzebierana. Popatrz, no patrzy się na was. Patrzy się, bo widzi, tak? Widzisz tam ich.
No ja się patrzę teraz na kamerę, ona też się patrzy na kamerę, na podgląd. Tak? Przebrana. Grudki odciągnięte. I teraz będziemy jadły. No się dziewczynka obudziła. Tak? Obudziła się. No, zapaliliśmy świeczkę. Zapach fajny, mega fajny. Więc idziemy jeść. O. Bo już marudzi. Ajej. Idziemy jeść. Otworzyć kalendarze. Tak na szybkiego. Dzisiaj... Który jest dzień? Piąty? Piąte, piąte. Piątka, piątka, piątka jest tutaj. Trochę marudzi. Bransoletka pewnie. No coś mi tutaj wystaje. A już. Tak, mamy bransoletkę. Taką z czekoladkami. Jest po prostu szybko otworzyć te kalendarze i iść z głowy na dzisiaj. O, to lubię. I z... A tam trochę sam marudzi, po prostu posmoczek jej wypadł. I teraz trójkę mam otworzyć. Tak? Bo dwójkę otwieraliśmy, a to teraz trójkę. Czy wczoraj miałam otworzyć? I don't know. No, trochę mi się rozwala. Aj, wyciągnij się. Mamy odżywkę emolientową. Taka. Ładnie pachnie. Wygładzona, a włosy mocno wyjrzone i błyszczące. Błyszczące, soczyste mango, więc spoczko. Mogłam, możliwe, że wczoraj miałam je otworzyć. Nie wiem, już mi się pokićkało. Jutro nie otwieram i dzisiaj otwieram. Dobra, więc odezwę się do was później, jak muszę ją nakarmić. Powiem tylko jedno zdanie. Czasami też potrafi być ciężko. Jeżeli wam się wydaje, że Aurora jest takim super aniołkiem, to niestety nie jest. Aktualnie prawdopodobnie jest w skoku rozwojowym. I ciężko jej zasnąć. Jest non stop głodna, robi sobie bardzo długie przerwy. Jest strasznie rozdrażniona. Niestety. Ale tylko na punkcie właśnie jedzenia, że ono domaga się jedzenia, mimo że pociąga trochę i czasami się przy tym denerwuje, czasami po prostu wywala butelkę, nie chce i ma ze sobą problem po prostu. I ja tak ją karmię, żeby chociaż zasnęła na 2 godziny, to do 12:00, jak Bartek pojechał. No po prostu już wysiadam. Zdążyłam zjeść opiat, zrobić sobie. To była najdłuższa właśnie drzemka podczas tego. Jak tam godzina. Może w międzyczasie jeszcze tam 30 minut. Może. Może niecałe. W którym zrobiłam pranie i rozwiesiłam je. Zjadłam obiad. W międzyczasie, kiedy ją próbowałam karmić, to zrobiłam sobie koktajl, bo po prostu byłam już głodna. I tak piłyśmy coś. Ona swoje, ja swoje. Ale przed chwilą mi ulała. Także całe tu jest mokre. Mam nadzieję, że to jakoś domyłam, uratowałam. Bluzka, którą miałam na sobie...
No, też była ulana. Po prostu podczas karmienia ją sobie wzięłam tak tu i sekundę później wylała wszystko. No, ona nie jest takim słodkim, grzecznym dzieckiem. Większość czasu jest. Naprawdę, nie możemy na nią narzekać. Jakoś zbytnio, ale no są ciężkie momenty. Macierzyństwo uważam, że jest właśnie takie słodko-gorzkie. Są piękne momenty. Każdy uśmiech, każde takie kworzenie. W przyszłości każde przytulenie. Po prostu, że dziecko będzie chciało się po prostu przytulić do mamy. I to wszystko, co nas czeka, jest wspaniałe, ale jednocześnie są momenty, w których mamy dość własnych dzieci, mamy ochotę zamknąć je tutaj, włożyć w jego bezpieczne miejsce, niech się wypłacze, popłacze sobie chwilę, i ty masz ochotę po prostu chwilę dosłownie odetchnąć, po prostu, żeby nie krzyknąć czy coś, po prostu wyjść i odetchnąć chwilę. To ja w tym czasie zajmuję się tym rzeczą innym, jak ona płacze, to idę sobie zrobić herbatę lub cokolwiek, moje naczynia, po prostu żeby odetchnąć, zrobić coś innego niż na przykład karmienie jej i chodzenie z nią. Po prostu teraz aktualnie jest na dole z babcią, babcia ją porwała i cieszę się, że ją porwała, chociaż mam tą chwilę na zjedzenie kolacji i zrobiłam sobie herbatkę z cytryną i pomarańczą, po prostu, żeby coś takiego mieć innego. Przyjechali aktualnie goście, tam gdzie by u nich właśnie byliśmy na wakacjach. Mała jest na dole, więc ja odpoczywam. Po prostu chętnie tam się położyła spać, ale wytrzymam te półtorej godziny, aż Bartek jeszcze przyjedzie po prostu i on będzie siedział z nią tam do drugiej, do trzeciej. Tyle, a ja będę po prostu, ja się obudzę o trzeciej na karmienie wtedy, a on będzie z nią siedział, bo ona właśnie do tej godziny czasami potrafi nie spać. No. Ten tydzień będzie prawdopodobnie ciężki, bo rano jest, jak Bartek ma na rano, jest o wiele lepiej, ponieważ on wychodzi o trzeciej, a ona o trzeciej się... on o trzeciej? No, on o trzeciej się budzi, o czwartej wyjeżdża. No to ona tak o trzeciej, drugiej ma swoje karmienie, czasami czwarta, to też zależy, o której zaśnie, a potem dopiero szósta, siódma, czasami piąta godzina i w nocy pięknie przesypia. Jak zaśnie już, to pięknie przesypia i te dwa karmienia w nocy ja mam. I potem tylko czekamy z małą do tam 12, 13, 14 czasami. To też jak Bartek wyjdzie i Bartek już jest i potem może się małą zająć. A ja na przykład zrobię obiad, posprzątam, poskładam pranie. Czy coś zrobię innego takiego dla siebie, ponagrywam na spokojnie, a ja nawet czasu nie miałam, a chciałam nagrać stajnie marzeń, ten zimowy rajd i nie miałam czasu i po prostu nawet nie mam siły na to, po prostu nie mam na to siły, no chyba, że się zbiorę, ale nie wiem. Jutro też będzie ciężko, no bo będę po fryzjerze, który idę do fryzjera i Bartek mi ją przywozi, jeżeli nie wyjdę przed 12, to mi ją przywozi do fryzjera i będzie musiała posiedzieć ze mną, dopóki nie skończymy. A boję się bardzo tego, że nie będzie na przykład chciała spać, albo będzie właśnie płakać, będzie się domagać jedzenia, a ja na fotelu i ciężko będzie. Po prostu ciężko będzie z nią. Więc ja nie wiem, jak ja to zrobię. Mam nadzieję, że jutro będzie naprawdę łaskawa i ewentualnie pójdziemy sobie właśnie jutro na spacer czy coś takiego, ale dzisiejszego dnia też się boję. Ten cały tydzień będzie po prostu taki totalnie wypluty, bo popołudnie u Bartka są dla mnie najgorsze, bo nie mam ich do pomóc właśnie wieczorem. Tylko rano, kiedy rano jest idealna. Po prostu. A
po południu to już jest masakra.